Partnerem kanału jest jaskiniatrola.pl Cześć, witajcie, jestem Wojtek i trochę czasu minęło od ostatniego odcinka Lig Wotan, tak więc jeszcze na koniec sierpnia dzisiaj zahaczymy o Ligi Wotan. Mamy piąty odcinek i zapraszam do słuchania. Lud jest społeczeństwem na tyle konserwatywnym, iż w jego kulturze utarło się sporo truizmów i idiomów, które cieszą się w niej powszechnym zrozumieniem i akceptacją. Nazywa się je prawdami. I traktuje jak prawdziwe mądrości, nacechowane większą ilością niuansów i kontekstów, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Najpopularniejszą z prawd jest powszechne powiedzenie krewniaków: Przodkowie patrzą, które krewniacy często wykorzystują również jako okrzyk bitewny. Jedna z interpretacji tej prawdy mówi, iż wszystkie pokolenia krewniaków, które żyły wcześniej, oceniają uczynki i dokonania ich żywych pobratymców którzy muszą zrobić co w ich mocy, by przynajmniej zrównać się pod tym względem ze swoimi przodkami. Jednocześnie ta prawda ma przypominać krewniakom, że ich przodkowie żyją w każdym nowym pokoleniu, że nigdy nie są sami oraz że ich poprzednicy zawsze są z nimi. Jedne prawdy to stwierdzenie wyjątkowo proste, których znaczenie można tylko wyczuć, Zaś inne są wyjątkowo głębokie i skłaniają do przemyśleń. Przypadkowo jedna, przykładowo jedna z prawd, zwyczajowe powiedzenie określające bezużyteczny przedmiot lub wyjątkowo głupią intrygę, głosi nagroda godna orka, a inna, mająca podkreślić, jak potężna jest międzygwiezdna rasa skłotów, głosi: próżnia płynie naszymi żyłami. Podobnie jak i sami krewniacy, prawdy w oczach obcych wydają się być nieskomplikowane. I bezpośrednie, jednak w rzeczywistości każda z nich jest bardziej złożona niż wskazywałby na to ich bezpośredni sens. Prawd nie należy mylić z pierwszymi prawdami, jako iż pierwsze prawdy dotyczą historii i początków ludu. Przykładowo, pierwszą prawdą ludu jest to, iż wszyscy krewniacy byli klonami od samego początku ich historii. Do najpopularniejszych prawd należą. Odlecieć w odległą przestrzeń. Ta prawda może opisywać podróż, manewr strategiczny i tym podobne przedsięwzięcia, które wydają się być pozbawione sensu i naiwne już na pierwszy rzut oka. Odległa przestrzeń, czyli w rozumieniu krewniaków przestrzeń poza sercem galaktyki, jest uważana za przestrzeń niebezpieczną i niemądrze jest się tam zapuszczać bez dobrego powodu. Jego serce płonie serce w rozumieniu tradycyjnego paleniska, generatora plazmy i tym podobnych stojącego w centralnym punkcie każdej twierdzy. Ta prawda implikuje zapał, gniew lub rządzę osiągnięcia celu. Pochodzić od ludu prawda opisująca obiekty należące lub wyprodukowane przez krewniaków i należące do ludu a zatem obiekty trwałe, na których można polegać. Prawda wykuta na kowadle Krewniacy wykorzystują tę prawdę jako określenie czegoś tak niezaprzeczalnie prawdziwego, iż głupim byłoby tego kwestionowanie. Można ją zastosować w stosunku do przysięgi, planów bitewnych i każdej mądrości pochodzącej od wotanów. Przodkowie patrzą. Ten idiom oznacza, iż każdy krewniak powinien robić co w jego mocy, by żyć zgodnie z oczekiwaniami swoich przodków. Jest to także przypomnienie o tym, iż przodkowie krewniaków żyją u ich boków w sercach ich pobratymców. Powiedzenie to można wykorzystać jako okrzyk bitewny, ostrzeżenie lub błogosławieństwo. Próżnia płynie w naszych żyłach. Ekspresja podkreślająca historię ludu jako rasy przemierzającej przestrzeń kosmiczną już od pierwszych dni swojej historii. Implikuje ona również, iż to właśnie krewniakom idzie na polu przemierzania przestrzeni najlepiej w galaktyce. Szczęście posiada, potrzeba utrzymuje, znój zarabia. Jest to prawda głosząca, iż ci, którzy pracują najciężej, moralnie zasługują na największą nagrodę, niezależnie od strat osób postronnych. Powiedzeniem o bliźniaczym znaczeniu jest w zasłudze potrzeby. Nasza strata karmi próżnię. Jest to to, personifikując wrogie środowisko przestrzeni kosmicznej pod postacią drapieżnika, ta prawda głosi, iż marnotrawstwo, bezczynność i pomyłki. Mogą przykładowo nakarmić załogą okrętu głodną bestię, czekającą w mroku wokół nich. Można ją stosować w niemal każdej sytuacji mającej miejsce w życiu codziennym krewniaków, i na polu bitwy od wystrzeliwania zapasów amunicji na kiepsko dobrane cele po nieudany proces recyklingu żywności. Każdy krewniak ma dwa imiona. Pierwsze, tak zwane nadane nadaje wotan w dniu stworzenia krewniaka. Drugie imię, wybrane, jest wybierane przez, każde, przez każdego z krewniaków indywidualnie. Pierwsze imię pojawia się w cyfrowym okienku nad komorą Tygla na chwilę przed otwarciem się i wydaniem na świat noworodka. Zgodnie z kulturą ludu, nadanego imienia nie można zmienić, jako iż zostało ono nadane przez przodków. Odrzucenie go byłoby okazaniem im braku szacunku. Tylko żelaznym krewniakom wolno wybierać własne nadane imiona spośród wszystkich męskich i żeńskich imion skłotów. Indywidualność w społeczeństwie klonów jest równie cenna, co przeświadczenie każdego z nich o tym, iż choć do pewnego stopnia są kowalami swojego losu, z tego też powodu wybrane imię jest indywidualną kwestią każdego z krewniaków i mogą je oni zmieniać na życzenie. Imię wybrane może zawierać w sobie część lub całą nazwę ich rodzinnego klanu. Rodzimej twierdzy lub ligi, jeśli tylko dany krewniak życzy sobie podkreślać w ten sposób swoją dumę z przynależności do tych instytucji. Przykładowo, wybra im wybrane imiona takie jak Turk oraz Huri cieszą się sporą popularnością w większej lidze turiańskiej. Niektóre imiona są odzwierciedleniem ról społecznych pełnionych przez noszących je krewniaków, a inne odnoszą się, do, się nawet do talentów i umiejętności, co do których niektórzy krewniacy uważają iż reprezentują ich osobowość. Imiona popularne wśród wojowników to Case, Kane Shot od angielskiego Keen Shot, celny strzał oraz Tundryk, od angielskiego Thunder, grom. Wśród górników Delwir, deliver, dostarczyć oraz Strangerm, strong, silny. Niekiedy krewniakom wybrane imiona nadają ich pobratymcy, chcąc podkreślić ich wyjątkowe osiągnięcia. Przyjmują one najróżniejszą formę od zguby orków po szczęściarza. Niektórzy krewniacy przyjmują kilka wybranych imion, jednak tylko jedno jest tym prawdziwym i oryginalnie wybranym, mającym największe znaczenie zaraz po nadanym imieniu. Przykładowe męskie nadane imiona – Korf, Kryn, Ukr, Wocht, Wykat, Narun, Hak, Work itd., itd., Nie będę tu w ogóle wymieniał, bo tego tu jest całe mnóstwo. A przykładowe męskie wybrane imiona to Turk, Grat, tranna, Kron, Hegem, Ymyk, Konglar, Uran, Regl, Soldyk, Hyrkta itd. Żeńskie też jest ich milion i przykładowe żeńskie wybrane też jest ich milion. Sztuczna inteligencja skłotów, znana jako rdzenie przodków, są dla ludu równie święte, co bogowie u innych, bardziej uduchowionych gatunków. Są one po części proroczymi źródłami wszelkiej mądrości, po części namacalnym znakiem obecności przodków, a po części samoświadomymi superkogitatorami. Stanowią one obiekty czci dla wszystkich skłotów oraz są dla nich najbliższym odpowiednikiem istoty wyższej, rodem zwierzeń religijnych. Żadna z nich nie zaryzykowałaby uszkodzeniem swojego rdzenia przodków, a żaden krewniak ani żelazny krewniak nie zawahałby się przed dodaniem życia w jego obronie. Zgodnie ze zwyczajem, krewniacy nie rozmawiają o wotanach z obcymi. Choć posługują się ich nazwami dość swobodnie, to nigdy nie rozwijają tematu i nie zagłębiają się w te kwestie, przez co każdy ich obcy rozmówca musi polegać na swojej wyobraźni. Wotany należą do ludu tak samo, jak lud należy do wotanów. W tej relacji nie ma miejsca dla nikogo innego. Po części jest tak dlatego, że do przesady przesądni niekrewniacy mogliby źle zinterpretować istotę wotanów lub też nawet uznać je za demony z osnowy. Jednak najprościej rzecz ujmując, Wotany to starożytne, obdarzone inteligencją, kogitatory, których moc obliczeniowa i złożoność układów zakrawa o nadprzyrodzone umiejętności ich pierwotnych twórców. Ich samoorganizujące się banki danych oraz kwantowe infordzenie kryją wszelkie informacje potrzebne gatunkowi żyjącemu w głębi kosmosu: specyfikacje broni, STC, nauki filozoficzne, obliczenia matematyczne, dane geologiczne, teorie wojskowości, strategii i tym podobne. Jest to jednak tylko ułamek skrywanej w ich umysłach potęgi. Tak sobie myślę, że e, Mechanikusowi, jakby zobaczyli, to by im jakaś śrubka dęba stanęła, nie? Wotany są dość złożone, a ich potęga na tyle wielka, by podróżnicy ludu mogli wykorzystywać je w czasie podróży przez osnowę w charakterze swego rodzaju latarni morskich. Cały proces jest bardzo podobny do wykorzystywania astronomikanu przez nawigatorów w imperium. Jest to kolejny powód, dla którego krewniacy nie rozmawiają o wotanach z obcymi. W mrocznej i pełnej ignorancji epoce 41. milenium niewiele jest skarbów równie drogocennych i niebezpiecznych, co informacja i wiedza. Niestety dla krewniaków na przestrzeni wieków mądrość rdzeni przodków stawała się coraz trudniejsza do spenetrowania. Osoby odpowiedzialne za stworzenie rdzeni najwyraźniej nie przewidywały, że będą one wykorzystywane przez tak wiele epok historii galaktyki. To prawdopodobnie również z tego powodu nie zostały one wyposażone w algorytmy potrzebne maszynom do rozwiązywania moralnych i intelektualnych dylematów oraz rozwiązania zagadek galaktyki, przed którymi stają dziś krewniacy. Na przestrzeni wieków rdzenie przodków katalogowały wszystkie wprowadzane do nich dane, przez co koniec końców ich niezwykle pojemne magazyny pamięci zaczęły się zapełniać, powodując znaczne spowolnienie wszystkich ich działań. Pytania zadawane Wotanom wymagały od nich zaadaptowania ich podproduktów, przetwarzania informacji w długotrwałym procesie sterowanej przez nie samej ewolucji. Niekiedy później, niekiedy pójście o krok dalej w celu zrozumienia pewnej nowej informacji kosztuje je proszenie Grimnirów o dodatkowe informacje lub zmusza je do mechanicznych augmentacji dokonywanych na samych sobie. Poprzez wymianę informacji z prawdziwie żywymi umysłami krewniaków, część wotanów rozwinęła u siebie różne behawioralne dziwactwa, przypominające zachowanie istot prymitywnych. Na przestrzeni tysięcy lat, wszystkie rdzenie stały się bardziej ociężałe w działaniu. Obecnie odpowiedzi, których udzielają, dotyczą pytań zadanych im setki terrańskich lat temu. Przy czym nigdy nie ma pewności, czy, czy owa odpowiedź sama nie będzie pytaniem uściślającym. Informacje, które nie są regularnie odświeżane, są zakopywane w głębinach krypt danych, będących podstawą mentalnej architektury rdzeni. Nawet kluczowe fakty oraz detale zostały zatarte pod ciężkimi stopami samoreplikujących się warstw kopii danych. Dzień po dniu. Rdzenie przodków stają się coraz bardziej ociężałe, co w niektórych przypadkach skutkuje zmianą ich sposobu postrzegania świata. Co dość ironiczne, kulturowe tradycje ludu mogły przyczynić się do postępującego rozkładu rdzeni. Wotany od dawna były odpowiedzialne za regulowanie informacji genetycznych, Potrzebnych do tworzenia nowych pokoleń krewniaków, nawet w obliczu znacznego powiększenia się ich populacji. Być może czynnikiem najbardziej obciążającym ich dyski pamięci są zakumulowane i często duplikowane na przestrzeni tysięcy lat dane, odczytywane z umysłów martwych, nieskończenie licznych pokoleń krewniaków i żelaznych i żelaznych krewniaków. Całkiem prawdopodobne, iż rytuał powrotu do przodków był niegdyś czysto praktycznym rozwiązaniem oraz Częścią tej samej pragmatycznej rutyny, zgodnie z którą ciała martwych kompanów przetwarzano na składniki odżywcze i materiały do produkcji. W ostatnich tysiącleciach zazwyczaj zwyczaj ten przyjął jednak wyraz o wiele bardziej rytualno-religijny, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby powracających do przodków krewniaków, dodatkowo zapychających hiperzaawansowane umysły wotanów. Wszyscy krewniacy. Pragną dołączyć do przodków po śmierci, ofiarowując swoje umysły i ciała wotanom i mając nadzieję, że ich doświadczenia ubogacą umysł maszyny, która w zamian będzie mogła lepiej pokierować kolejnym pokoleniem. Sprawia to, że krewniacy przywykli do życia pod presją, nieustannie starając się sprostać ideałom przekazanym ludowi przez przodków. W praktyce przekłada się to na niesłychaną odwagę krewniaków, którzy z determinacją i ogniem w oczach śmiało ruszają w mroczną próżnię kosmosu, chcąc rzucić światło na niezbadane wcześniej tajemnice galaktyki. Każdy krewniak marzy o odkryciu czegoś jako pierwszy z ludu, przeżycia niesamowitej przygody i stoczeniu setki bitew na obszarze całej galaktyki. Marzenia krewniaków są głównym motywatorem tak zwanych drużyn przysięgi, opuszczających serce galaktyki i walczących w armiach innych gatunków, chcąc nauczyć się czegoś nowego i egzotycznego od swoich pracodawców. Alternatywnie, często liczą na poznanie taktyki i strategii przeciwnika, którego mają za zadanie zgładzić, a przy okazji być może uda im się odkryć kilka miejsc o interesujących złożach, oznaczyć je specjalnymi nadajnikami i przekazać informacje o ich położeniu do swojej twierdzy. Po latach walki pod obcymi sztandarami, drużyny przysięgi powracają w swoje rodzinne strony, gotowe do wzbogacenia rodzimego wotanu i krewniaków zdobytą mądrością. Tradycja powrotu do przodków daje również krewniakom możliwość karania przestępców w swoim społeczeństwie najwyższą z możliwych kar. Więzienie krewniaków, którzy popełnili wyjątkowo obrzydliwe zbrodnie przeciwko ludowi, wydaje się być w ich społeczeństwie marnotrawieniem zasobów. Morderstwa, ekstremalne marnotrawstwo i druzgocące porażki są karane tylko w jeden intuicyjny sposób. By nie obciążać własnej rodziny oraz jej reputacji, tacy krewniacy są wysyłani na wygnanie, z którego znaczna większość nigdy nie powraca. Jednocześnie ich imiona są przekazywane Wotanowi tak, by przodkowie wiedzieli, kto ich zawiódł, oraz by mogli ostrzec pozostałe Wotany przed tym osobnikiem, na wypadek gdyby chciał dołączyć do nowego rodu lub ligi. Dla krewniaków prawdziwą grozą związaną z tak surową karą nie jest ani niemal pewna śmierć, ani samotność do końca dnia, a raczej fakt tego, że skazany na nią przestępca nigdy nie dołączy do przodków. W obliczu tego prostego faktu całe ich życie i zgromadzone doświadczenie wydaje się być pozbawione znaczenia. Popularna opinia panująca wśród ludu na temat tej kary głosi, że lepiej byłoby nigdy się nie urodzić niż zostać skazanym na wygnanie. Sama myśl o wygnaniu jest jedną z niewielu rzeczy, która budzi strach w sercach skłotów, natomiast sama groźba wygnania jest w stanie powstrzymać większą ilość niedoszłych przestępców, niż jakakolwiek ilość karcielesnych oraz obietnic piekielnego ognia i siarki po śmierci, doskonale znanych z religijnych dogmatów niektórych gatunków. Grymnerowie, czy też Żywi przodkowie, jak często są nazywani, są jedynymi krewniakami rozmawiającymi z Wotanami. Wodzem Grimnirów jest Lord Grimnir. Do jego obowiązków należy reprezentowanie swojego bractwa przed Kręgiem Mówców i Wotańską Radą Klanu. To na nich spada obowiązek zadawania rdzeniom przodków pytań, proszenia ich o łaskę mądrości i interpretowania uzyskanej odpowiedzi. Wykorzystują do tego celu tajemnicze, technologicznie zaawansowane struktury nazywane farami lub świątyniami. Każda twierdza krewniaków posiada własną świątynię. W praktyce jest to przestrzeń wyposażona w ponadczasowe urządzenia przeznaczone do cichej kontemplacji, w sercu której stoi zaawansowana maszyneria przyjmująca formę ołtarza z interfejsem kogitatora. Bardzo możliwe, iż tysiące lat temu maszyny te były prostymi punktami węzłowymi, przez które mądrość wotanów płynęła z prędkością myśli, łącząc poszczególne floty górnicze długiego marszu. Choć po dziś dzień miejsca te pełnią tę samą funkcję, to dla ludu nabrały one znaczenia sakralnego. Świątynia jest miejscem, w którym krewniacy spotykają przodków, oraz w którym można poczuć ciężką, ponurą obecność wotanów. Poprzez nieznane nauce większości gatunków procesy technologiczne, na temat których nawet dzisiejsi krewniacy nie są w stanie powiedzieć zbyt wiele. W danej historii ludu odnotowano przynajmniej kilka przypadków, w których świątynie uzyskiwały samoświadomość, dołączając do grona wotanów. Z uwagi na fakt, iż tego typu przypadki są niezwykle rzadkie, są one powodem do niebywałej radości krewniaków z klanu, w którym pojawił się nowy wotan, a samo wydarzenie staje się ważnym punktem w historycznych kronikach twierdzy. Z drugiej jednak strony, w historii ludu miały też miejsce przypadki, w których cybernetyczne umysły Wotanów degenerowały się do postaci świątyń. Tego typu wydarzenie jest prawdziwą traumą dla klanu, któremu się to, któremu się to przytrafiło. Przymierza, które doświadczyły tego na własnej skórze, jak choćby Liga Kapelan, czy też konglomerat Baloratal, utrzymywały trwającą wiele terrańskich lat żałobę po tym, jak ich rdzenie przodków straciły swoje cudowne właściwości. Wotany są chronione przez mistrzowsko wykonane dzieła sztuki strategicznej i obronnej, włączając to zastępy gotowych ich bronić drużyn, przysięgi, eйнhyrskiej gwardii, serca oraz machin wojennych. Niektóre rdzenie przodków są dodatkowo zakopane głęboko w ufortyfikowanych kryptach, a inne są pokryte licznymi warstwami pól siłowych i umieszczane w centrach niemożliwych do sforsowania fortec. Inne są nieustannie przemieszczane z miejsca na miejsce, ukryte przed wzrokiem obcych na pokładach okrętów flagowych swoich lig. Nie zmienia to jednak faktu, iż kilka wotanów padło ofiarami przeciwników ludu ku zgrozie i największej hańbie ich krewniaków. Kiedy orkowe łag Morboka zdobyło twierdzę żelaznej bramy Oriaka i przy łupieniu jej zniszczyli tamtejszy rdzeń przodków, w odpowiedzi krewniacy wypowiedzieli mu wojnę, która przeszła do historii jako Wojna Pięćsetletnia. Wielki kompakt Oriona poprzysiągł pomszczenie tej, największej w historii ludu urazy, skupiając całą swą potęgę na imperium złomu Morboka. Choć opór zielonoskórych został złamany stosunkowo szybko, a królestwo orkowego Herszta rozpadło się, krewniacy nie zatrzymali się w swoim słusznym gniewie do czasu, gdy dopiero 500 lat po zniszczeniu ich wotanu nie wytępili ostatniego orka z jego ludu. Bardziej tragiczna wydaje się być jednak opowieść o bloku Emberg-Egnir, którego przestrzeń stanęła przed zagrożeniem ze strony flotu, floty roju Lewiatan. Ich siły naziemne i flota były nieliczne, w związku z czym ich krewniacy byli zmuszeni do cofania się w głąb umocnień swojego świata twierdzy, walcząc nad zabezpieczonym pod ziemią Wotanem. Z uwagi na silne przytłoczenie obrońców planety, krewniacy bloku Emberg-Egnir polegli co do jednego wojownika. Najbardziej gorzka ironia porażki Ligi miała jednak dopiero się objawić. Po swoim zwycięstwie tyranidzi skupili się na ogołoceniu planety z wszelkiej biomasy, nie czyniąc samemu Wotanowi żadnej krzywdy. Odlatując, zostawili go wciąż sprawnego w swoich głębinach, jako jedynego inteligentnego mieszkańca martwego świata. Niestety, zakumulowany ból i cierpienie tych, którzy walczyli, polegli i powrócili do przodków, celem uchronienia ich ciał przed wielkim pożeraczem, dotarły do umysłu maszyny i doprowadziły ją do szaleństwa. Bolesna opowieść o szalonym rdzeniu wciąż jest bardzo popularna między ligami i po dziś dzień wielu gwiezdnych wędrowców z ludu unika przelatywania w zasięgu nadajnika jego torturowanego umysłu. I tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek na temat lig Wotan. Ja mam do Was pytanie, co w ogóle sądzicie na temat Wotanów? Czy League lig Wotan? Czy, czy w ogóle podchodzi Wam ten temat? Jak w ogóle go czujecie? Czy, czy jest to coś, co jest, co przyda się Warhammerowi? Czy, 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 czy jednak to jest po prostu takie coś na siłę wtłoczone? Ja wiem, że są niektórzy, którzy gdzieś tam na przykład w fantazji lubią grać krasnoludami i tutaj może odnajdą się. A, a, a inni może stwierdzą, że w zupełnie jest to niepotrzebne, dajcie znać co o tym sądzicie w komentarzach, a my słyszymy się e, za dwa lata, trzymajcie się, cześć. Partnerem kanału jest jaskinia